serdecznie na koncercie finałowym wieńczącym drugi Bialski Festiwal Muzyki Programowej Kameralnej. Cykl koncertów odbywa się pod patronatem miasta Biała Podlaska, Bialskiego Centrum Kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz dwóch parafii błogosławionego Chodora Koźmińskiego oraz Kościoła Świętego Antoniego Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów. Festiwal także jest organizowany pod patronatem prezydenta miasta Białej Podlaskiej, pana Michała Litwinuka. Bardzo dziękuję na wstępie księdzu kanonikowi, doktorowi Jarosławowi Kisielińskiemu, proboszczowi tej świątyni. Bardzo dziękujemy za możliwość wykonywania koncertu właśnie w tym pięknym kościele. Następnie chciałbym w kilku zdaniach opowiedzieć Państwu o dzisiejszym koncercie. Wystąpi przed nami duo organowe Zuzanna oraz Maciej Motorowie oraz zespół śpiewaków z pola kantoru Turmensis pod dyrekcją Pawła Głowińskiego. Thank you.
się za obecność, to tak liczną obecność podczas trzech koncertów drugiego Bielskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Widzimy, że ma to sens, chcielibyśmy to dalej kontynuować. Bardzo serdecznie dziękuję księżom, gospodarzom tych pięknych kościołów. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Michałowi Dwiniukowi, Bielskiemu Centrum Kultury oraz wszystkim Państwu za przybycie. Proszę gorącymi łaskami podziękować wykonawcom za przepiękny koncert i już będziemy kończyć. Kończymy tegoroczną edycję Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej objętego honorowym patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska i jego ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Gurdy. Ja w imieniu pana prezydenta Michała Jakiniuka pragnę dołączyć podziękowania wszystkim artystom, którzy zagrali dla nas w tej edycji, na ręce pana doktora Mateusza Żebuskiego. Ogromne brawa! Który jest inicjatorem, sprawcą i duchem sprawczym tego festiwalu. I szanowni państwo, również wyrażam wielką wdzięczność w imieniu pana prezydenta, gościnnym bielskim parafiom, artystom, Bielskiemu Centrum Kultury, wspaniałemu zespołowi technicznemu, który zapewnił nam te wszystkie doznania. Ja dziękuję wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej. Poproszę państwa, mamy nadzieję, że to wydarzenie nie tylko przyniosło nam niezwykłe doznania estetyczne, ale też wraz z tą muzyką popłynęły modlitwy, byśmy w przyszłym roku mogli w zdrowiu przeżyć kolejną edycję w warunkach dużo bezpieczniejszych niż teraz. I tego wszystkim nam, szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta życzę. Zamykam oficjalnie drugi Nowy Bielski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Bardzo dziękuję państwu.